wymagało to od nas no, zdecydowanych i szybkich działań, żeby to przezwyciężyć, ale cieszę się, że się udało i że możemy tą opiekę pacjentom naszym zapewnić. Myślę, że to się przyczyni do usprawnienia i do poprawy jakości świadczeń w naszym oddziale i ze strony Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca. Jeżeli Państwo, wszelkie informacje dotyczące działania poradni są zawarte na drzwiach tejże poradni, także możecie Państwo sobie to zobaczyć. Rejestracja będzie się odbywać już w najbliższą środę, osobiście lub telefonicznie. I także zapraszamy pacjentów i będziemy w miarę możliwości starali się te świadczenia udzielać. Mogę powiedzieć tyle, że przyjmują w tej poradni moi współpracownicy, członkowie mojego zespołu, z mojego oddziału. Zatem można powiedzieć, że jest bliższa droga z poradni do oddziału, więc jest możliwa ścisła koordynacja tej opieki nad pacjentem, prawda? Jeżeli jest wymagana opieka nasza zabiegowa, wtedy bezpośrednio możemy, jest krótka ścieżka, żeby tego pacjenta pokierować. To, co się wydarzyło, kiedy kardiomet zakończył swoją działalność i nasi mieszkańcy zostali bez opieki, można powiedzieć, w dalszej perspektywie, przy tak dobrze funkcjonującym szpitalu. Oczywiście będą mieć co niektórzy pretensje, bo zawsze mają do działalności, ale uważamy, że i miejsce na rankingach, i działalność taka bieżąca pokazuje, że to jest bardzo dobry szpital. A więc bez takiej poradni to byłoby coś, co się nie ma harmonii. A więc sprawa honorowa dla nas, utworzenie tej poradni, a być może w przyszłości jeszcze rozszerzenie tutaj jej działalności, jej czy być może stworzenie jeszcze jednej, nie wiem. To są plany przyszłości, bo zdajemy sobie sprawę z olbrzymich potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego powiatu. I my, jak Państwo widzicie, reagujemy bardzo szybko. To nie jest tak, że mówimy, że się nie da, że nie wiem, są inne. Były bariery, bo skąd wziąć specjalistów? Trzeba było naprawdę tutaj mocno negocjować. Tak jest, bariery prawne, a więc zwykły no, mieszkaniec nie wie o tym, jakie są dzisiaj uwarunkowania prawne, że na rynku brakuje specjalistów i nawet żeby bardzo chcemy, to się nie da, bo głową muru nie rozbijesz, a więc trzeba było naprawdę tutaj dużej pracy. I na pewno to, że polsko-amerykańskie kliniki SET są u nas już od 7 lat i mocno się tutaj zadomowiły i dobrze się przyczyniły dla mieszkańców powiatu mieleckiego i również ten wspólny plan rozwoju usług kardiologii inwazyjnej dało możliwość stworzenia tej poradni, bo pewnie byłoby bardzo trudno. Krytyka by była, być może, znaczy nie do końca zasadna, bo z braku specjalistów, uwarunkowań prawnych, mimo naszej szczerej woli, nie udałoby się tego zrobić.